Koszykarska reprezentacja Polski przegrała co prawda na początek Eurobasketu na Litwie z Hiszpanią, ale za to stoczyła bardzo wyrównany pojedynek do końca. Ze mną Łukasz Cegliński z Gazety Wyborczej. Powiedz, co to oznacza? Czy tak jak mówiłeś, to Hiszpanie się tak wolno rozkręcają, czy jednak, wbrew temu, co mówił Marcin Gortat, że będziemy przegrywać wszystko 20-30 punktami, jednak mamy mocniejszą drużynę niż wszyscy liczyli, która może myśleć o wyjściu z grupy. Ja myślę, że jedno połączyło się z drugim, to znaczy Hiszpanie po dość szybkim osiągnięciu solidnego prowadzenia, w drugiej kwarcie było ono nawet 17-punktowe, w drugiej połowie troszeczkę chyba ten mecz odpuścili, co zrozumiałe, to jest drużyna turniejowa, która ma inne cele niż pojedyncze zwycięstwa na początku turnieju. Widać było, że trener Sergio Scariolo trochę szuka nowych rozwiązań składem, że gwiazdy nie są do końca skoncentrowane, a z drugiej strony Polacy zrobili to, co zapowiadali, czyli walczyli od pierwszej do ostatniej minuty, nie bacząc na to, że momentami odbijają się od ściany, tak jak to było w pierwszej połowie, kiedy obrona hiszpańska po prostu momentami była dla nich zaporą nie do przebicia. Okazało się, że szukanie nowych rozwiązań, dobre zmiany trenera Alesza Pipana, pomysł postawienia obrony strefowej, próby wytrącenia Hiszpanów z rytmu, to wszystko zaczyna dawać efekty. Tomasz Kelati, który wchodzi trochę w rolę Łukasza Koszarka i zaczyna rozgrywać i podawać. Łukasz Koszarek, który wchodzi w rolę Tomasa Kelatiego i zdobywa punkty, 19 najwięcej w całym meczu. Joker z ławki Piotr Pamuła, najmłodszy zawodnik w drużynie, który trafia trójkę, dającą nowe życie w ostatnich minutach. Dobre momenty Hrycaniuka, Leończyka, Szewczyka, Szczotki, Skibniewskiego. Polacy zagrali tak, jak zapowiadali. Hiszpanie w pewnym sensie też tak, jak zapowiadali. No każdy jest po tym meczu paradoksalnie zadowolony, bo Hiszpanie wygrali, a Polacy oczywiście przegrali, ale zrobili to, co chcieli. Czyli, jak mówił Adam Hrycaniuk przed turniejem, nie dali się stłamsić, nie dali się dobić, przez to uwierzyli, że w tych kolejnych meczach Litwa, Portugalia, Turcja, Wielka Brytania są w stanie nie tylko nawiązać walkę, ale też wygrywać, bo jeśli się przegrywa niewiele z mistrzem Europy i faworytem do złota, to znaczy, że z takimi zespołami jak Portugalia, Wielka Brytania trzeba zupełnie poważnie myśleć o zwycięstwie. Gdybyś miał kogoś najbardziej wyróżnić z naszej drużyny, to kogo? Tomasa Kelatiego mimo wszystko, bo on jako jedyny na początku już dobrze grał, kiedy Koszarek, Szewczyk mieli problemy, tak jak mówiłem, odbijali się od ściany trochę, zdarzały im się takie podania w poprzek, gdzie nie było widać drogi do kosza i pomysłu na rozegranie akcji, to Kelati wiedział, co chce zrobić z piłką. Z każdą kolejną akcją, kiedy Hiszpanie już się na nim koncentrowali, potrafił świetnie podawać. Wejścia do linii końcowej, gdzie dwóch Hiszpanów zbiega, on odgrywa kozłem do Adama Hrycaniuka pod kosz, czy też takie po pół zasłonach do wbiegających pod kosz. No, dzięki niemu, dzięki Kelatiemu, otworzyła się ta strefa podkoszowa dla Polaków, co w pierwszej połowie praktycznie nie zdobywali się punktów spod kosza, w drugiej wiele punktów padało spod kosza, także Tomasz Kelati, jedyny gracz, który od początku do końca grał na bardzo wysokim poziomie. Pamiętajmy, to też warto podkreślić, że on przed turniejem mówił, że jest sprawny na 80-85%. To efekt tej zabiegu kolana, który miał w końcu czerwca, nie przepracował całego okresu przygotowawczego. No to miłe, bo jak się Tomasz Kelati doprowadzi do formy i zagra na 100% z Portugalią, to możemy być wtedy naprawdę szczęśliwi.